Żyjmy coraz lepiej, po raz 586. Dzisiaj chcę mówić o liście, który dostałam od jednej ze słuchaczek. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy coraz lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, kochani. Witam w sobotę. Iwona Majewska-Opiełka z tej strony. Witam oczywiście szczególnie rodziców, ale nie tylko, bo naprawdę te tematy, które tutaj podejmuję po to, aby rodzicom jeszcze łatwiej było wychowywać ich dzieci i przyjemniej, i żeby mieli większą pewność tego, że w konsekwencji wychowują te dzieci do szczęścia, to oprócz tego podaję również ogólnorozwojowe takie zasady, które potrzebne są nam wszystkim. A tak przy okazji, kochani rodzice, ja myślę, że ciągle jest w sprzedaży moja książka Wychowanie do szczęścia i tam naprawdę znajdziecie bardzo dużo informacji, które pomogą wam w tym, żeby funkcjonować jeszcze lepiej. Dziś temat nie jest łatwy i muszę wam powiedzieć, że podchodziłam do tego tematu wczoraj i podchodziłam kilka razy, to znaczy 3 razy i za każdym razem zadziało się coś takiego, że nie mogłam tego nagrać. Rzadko to się zdarza, prawie nigdy. Natomiast wczoraj tak było i powiedziałam, że jeżeli za 4 razem też się okaże, że to nie wyjdzie, to rezygnuję z tego, bo widać z jakiegoś powodu nie powinnam tego wczoraj nagrywać. No i nie nagrałam i bardzo dobrze, że nie nagrałam, dlatego że dzisiaj chcę mówić o liście, który dostałam od jednej ze słuchaczek. Zresztą w ogóle piszecie do mnie listy i bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, tylko proszę wybaczyć, ale ja nie będę odpowiadała na te listy indywidualnie, chyba że coś jest łatwe, znaczy nie tyle łatwe, ile szybkie do napisania, no bo po prostu nie mam na to czasu, tak? Tego rodzaju rzeczy, jeśli chcą Państwo ze mną rozmawiać, jeśli rodzice mają ochotę, czy w ogóle ktokolwiek ze mną rozmawiać, no to w tym celu prowadzę konsultacje. Ale postanowiłam ten list, bo on ujmuje wiele rzeczy, no po prostu głośno przeczytać. Ale proszę sobie wyobrazić, ten list dostałam kilka dobrych dni temu i wczoraj pani napisała do mnie, że podjęła w stosunku do swojej córki pewnego rodzaju działania, o których tutaj powiem również w trakcie czytania tego listu i że ma wrażenie, że jest lepiej. No i bardzo się cieszę z tego, że sama do tego doszła, bo właściwie to byłaby pierwsza rzecz, jaką chciałabym jej podpowiedzieć i jaką chciałabym podpowiedzieć Państwu. Oczywiście ten list został zmieniony tak, żeby nawet ta osoba, która go napisała, no nie do końca tutaj, chociaż nie, no, ona to pewna będzie wiedziała, no ale przecież to jest tak, że nikt nie wie, kto te listy pisze, to nie jest żadne zdradzanie tajemnic, to jest po prostu mówienie o pewnego rodzaju sytuacjach. I zaczynam czytać list, a potem odniosę się do tego, co jest w tym liście napisane i mam nadzieję, że to pomoże wam w waszych różnego rodzaju kłopotach. Mam kłopot z córką. Ona jest taka inna ode mnie. Muszę się jej ciągle uczyć. Nie nadajemy na tych samych falach. Jest też neurotyczna. Jak wpadnie w cykl negatywnego myślenia, to nie przerywa go, tylko wpada głębiej, głębiej, głębiej. Ostatnio na przykład wylewa żale, że nie mieszkamy bliżej centrum, że nikt do nas nie ma, w związku z tym nie przychodzi, no i ona czuje się samotna, że nie ma psa, że od przystanku musi bardzo długo iść, a jak się okazuje, to tamte długo to jest 10 minut, bo to później pisze pani o tym. Mówi, że u innych ludzi w domu to jest tak wesoło, a u nas to nie. No w ogóle generalnie wszyscy mają lepiej. Jesteśmy tylko dwie, pisze pani, ale są moi rodzice, moja siostra, która jest w stałym kontakcie, co prawda telefonicznym. No i ojciec Marty też do niej przyjeżdża co 2 tygodnie,
a żeby spędzać z nią czas, zabiera ją gdzieś, a co tydzień chodzi na jakąś imprezę ze znajomymi. Obiektywnie rzecz biorąc, nie widzę, żeby tu coś było wspólnego z samotnością, ale nie umiem jej pomóc w zobaczeniu świata inaczej. No i jestem jako matka przygnieciona jej czarnym widzeniem naszego życia. Dziewczyna jest nastolatką, jakby potem wynika dalej z listu, no ale taką już starszą nastolatką, niedługo będzie miała 18 lat. I odnieśmy się teraz do tego, co napisała pani. Ta część listu i dalsza część listu są w zasadzie cały czas opisane takie w kategorii no narzekania. Czyli córka narzeka, no mama też narzeka. Pierwsza rzecz, którą bym proponowała, to jest bardzo dobre ćwiczenie, które stosuje sporo ludzi wspierających rozwój osobisty, nawet nauczyciele duchowi. Pierwsze ćwiczenie to jest takie. Po pierwsze, proszę napisać taki list. Dobrze, że piszemy taki list. To jest pierwsza wiadomość. To może być zapisane również w pamiętniku. To nie musi być koniecznie list. Może być zapisane w pamiętniku. Dobrze, że go wysyłamy gdzieś. Ale teraz proszę napisać list dokładnie tak, że zamiast córki wstawiać po prostu siebie. Wstawiać siebie, swoje imię. Mam ze sobą kłopot. Jestem taka inna niż chciałabym być. I tak dalej, i tak dalej. Wtedy okaże się, ile informacji z tego lustra, którym są nasze dzieci i ich odczucia, my sami możemy dostać. Ile my dostajemy informacji i odpowiedzi natychmiast, co można zrobić, w jaki sposób można potraktować no, dziecko, to zresztą ten list to nie dotyczy tylko dziecka, to może być koleżanka i tak dalej. Jak potraktować dziecko, żeby było lepiej? Czyli to jest pierwsza rzecz, napisać list właśnie w taki sposób. Jestem też neurotyczna, jak wpadnę w jakiś cykl negatywnego myślenia, to nie przerywam go, tylko wpadam w głębiej. No ten list jest takim cyklem. No to jest list, w którym nie ma właściwie nic dobrego. Nic dobrego nie ma o tej dziewczynce w całym liście, a ja przeczytałam tutaj tylko fragment. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką można zrobić, to napisać drugi list. Drugi list, który napisalibyśmy no w odwrotny sposób. Napisalibyśmy, zastanawiamy się chwilę, i piszemy taki sam list, tylko lepszy, dobry. Piszemy tam dobre rzeczy. Piszemy tam rzeczy już takie, które no zdajemy sobie z tego sprawę. Na przykład nie piszemy mam kłopot z córką, tylko piszemy zaczynamy od tego, że moja córka jest naprawdę świetną dziewczyną. I teraz ona jest taka inna ode mnie, muszę się jej ciągle uczyć. Jest inna ode mnie, no ale to jest oczywiste i teraz właśnie to jest to, co ja do czego chcę się odnieść. Ale dlaczego córka ma być taka sama jak my? Jeśli córka jest inna, to w ogóle po pierwsze bardzo dobrze, to znaczy, że pomimo wszystko, pomimo, że mama chciałaby inaczej, że pewno czyni różnego rodzaju wysiłki, ma odwagę być inna od mamy. Są dzieci, córki zwłaszcza, które nie mają odwagi być inne od mamy. Mama jest na tyle silną osobowością, że one zachowują się podobnie, że one nie artykułują swoich potrzeb nawet. Tak jak jednokrotnie zaznaczałam tutaj, moja starsza córka no nie miała najlepszej matki i ona na początku nie miała takiej odwagi. Ta odwaga pojawiła się dopiero wtedy, kiedy ja zaczęłam być inną matką. Także tutaj jest dobry element. I oczywiście, że dzieci są różne i proszę o tym pamiętać, one mają różną duszę, to, że są tam nasze geny i tak dalej. Geny to wiecie, to jest tylko fragment tego, kim są dzieci. Część są geny, część jest wychowanie, ale część też jest dziedziczenie jakby takie duchowe, powiedziałabym, zapis jakby taki, którego nie rozumiemy, zapis kwantowy, zapis jakiś energetyczny, tej energii, która jest częścią przecież naszego dziecka, ale też środowisko i to nie nasze środowisko, nie rodzinne środowisko, tylko to środowisko, w którym to dziecko jest i oczywiście okoliczności. I tutaj na przykład przy całej proaktywności, jaką powinniśmy mieć i to, o czym chciałam mówić dzisiaj,
tak naprawdę to miałam mówić o proaktywności, ale dołożyłam ten cykl z listami i myślę, że to wam się, kochani, spodoba. Napiszcie, co o tym myślicie i piszcie do mnie listy. Przy całej proaktywności, jeśli nawet ktoś jest bardzo proaktywny i nawet jeżeli młodzi ludzie są proaktywni, to jest oczywiste, że pewne rzeczy po prostu w tym środowisku no nie podobają im się i proszę to zrozumieć, nie są zachwycone. To, że rodzice są czymś zachwyceni, no to czy podoba im się, czy potrafią się z czymś pogodzić, to nie znaczy, że to samo jest dla dzieci łatwe i że one się do tego przystosują. Więc jeśli mają do nas zaufanie, jeśli są z nami w miarę blisko, no to mówią nam o tym. Mówią nam o tym, że to im się nie podoba, że to nie jest coś dla nich miłego, ale też z drugiej strony nie wszystko, co w życiu jest, musi być miłe i to też warto dzieciom tłumaczyć. Ja tutaj jeszcze powiem potem, o co mi tutaj bardziej chodzi, żebyście to zrozumieli, tylko jak dojdę do odpowiedniej porcji listu. A zatem, jesteśmy różni i to trzeba się z tego cieszyć, a nie narzekać. Muszę się jej ciągle uczyć. Wow, muszę się jej ciągle uczyć. Przecież jak to ładnie można napisać? Ona jest taka inna ode mnie, wciąż się jej uczę. Po prostu wciąż jej się uczę. I to jest normalne. Uczymy się swoich dzieci, dzieci się uczą nas. Uczymy się w ogóle ludzi, z którymi mamy relacje, z którymi mamy kontakty. Nie można na to narzekać, tym bardziej, że jest to nasze własne dziecko. Jest też neurotyczna. Wow, mamusia już postawiła diagnozę, że dziecko jest neurotyczne. No to jest poważna diagnoza, chciałam powiedzieć. I potem właśnie przyklejamy taką nalepkę. Poprzez tę nalepkę patrzymy na dziecko, widzimy różnego rodzaju rzeczy. No i jest wcale nie tak dobrze, jak być by mogło. Jak wpadnie w cykl negatywnego myślenia, to nie przerywa go, tylko wpada głębiej. No, dzieci nie są na tyle proaktywne, żeby potrafiły to zrobić same. Można jakąś dystrakcję tutaj zrobić. A czasami też można się nie wtrącać i pozwolić na to i może się okazać, że taka młoda kobieta sama zdecyduje się, sama zorientuje się, że do za dużo tego narzekania i gdzieś tam w jakimś momencie przerwie. Najczęściej dlatego są te cykle takie długie, że rodzice z tym dyskutują, że dają swoje argumenty, że pokazują, że jest inaczej i tak dalej. Naprawdę w takim momencie, jeżeli ktoś zwierza się, jeżeli dziecko zwierza się z tego, z czym jest mu źle, to nie jest czas na dyskusję, to nie jest na miejsce na dyskusję. Tu chodzi o to, żeby dać sygnał, słyszeć się. Bardzo fajnie po angielsku jest I hear you. I u nas tak trochę to jest niezręcznie, kiedy mówimy słyszeć się, no ale to można powiedzieć rozumiem, tak? No tak, dać jakiś znak, że my tego słuchamy, że żeśmy tego wysłuchały. Można przytulić dziecko w tym momencie, kiedy sobie tak to narzekało. Natomiast zupełnie nie warto w tym momencie z nimi dyskutować, bo ten cykl to się wtedy właśnie tylko jakby umacnia i powoduje, że jest silniejszy. A że narzeka, no nie wiem, czy to jest negatywne myślenie. Tutaj parę jest takich rzeczy, które dalej mamy w tym liście, które no, mają się tej córce prawo nie podobać i już, czyli przyjmujemy do wiadomości, ale to nie znaczy, że z tego powodu przeprowadzimy się inaczej, że zrobimy coś innego, ale przyjmujemy do wiadomości, no i też zgadzamy się w jakimś sensie w tym, że takie jest patrzenie. No, ostatnio wylewa żal, że mieszkamy za daleko od centrum. No może mieszkamy za daleko od centrum. Może wolałaby mieszkać bliżej, no ale mieszka akurat tu. Moja młodsza córka, którą wychowywałam już inaczej, która miała odwagę mówić mi różnego rodzaju rzeczy natychmiast. Za każdym razem, kiedy się przeprowadzaliśmy, a przeprowadzaliśmy się bardzo często, ona się przeprowadzała, starsza córka przeprowadzała się z nami, ja mówię z nami, bo w ogóle to dużo częściej, ale z nami przeprowadzała się 12 razy, a młodsza córka przeprowadzała się z nami 10 razy. Nie, 11 razy, bo tylko ta różnica, więc przeprowadzała się bardzo często i jak się przeprowadzała, to też nie była zadowolona. Nowe koleżanki, nowe otoczenie, nowa szkoła, to różnie jest. Nawet kiedyś powiedziała mi coś takiego, za którymś razem jak się przeprowadzaliśmy, to już ona była taka, też była nastolatką, to powiedziałam, że mam, to powiedziała mi dokładnie, mam się tu masz znakomitą zdolność komplikowania mi życia. Pięknie, no bo oczywiście, że ja to życie komplikowałam, powodując, że ona się przeprowadzała. Dlaczego ona się miała z tego cieszyć? Zawsze było tak samo, zawsze miała swój pokój, zawsze było miło. No oczywiście, że niektóre domy były ładniejsze niż inne, ale z jej punktu widzenia tak wiele się nie zmieniało i ona też nie musiała rozumieć tego, że my to robimy ze względu na
różnego rodzaju dorosłe jakby powody. I tak, dla niej to było pewnego rodzaju wyzwanie. Przytulić, posłuchać, to wiem, przyzwyczai się, kochanie, potem, nie w tym momencie, kiedy ona tam te żale wylewa. Więc jakby to jest zupełnie zrozumiałe, że tak jest. No ale dalej, nikt do nas nie wpada. No może nikt nie wpada rzeczywiście, a ona by lubiła, żeby ktoś wpadał. No ale to przyjmujemy do wiadomości. Cześć, przecież z tego powodu nie załatwimy tego, żeby ktoś wpadał. Ona się czuje samotna, mówi, że się czuje samotna. Z tym się nie dyskutuje. Mama pisze gdzieś tam dalej, tutaj nie w tym liście jeszcze, znaczy w tym liście też, że obiektywnie ja nie widzę, żeby tutaj było coś z tą świadomością. Mama nie widzi z samotnością. Mama nie widzi. Samotność to jest subiektywne samopoczucie. W tym wieku młodzi ludzie w ogóle często mają takie kryzysy tożsamości i tak dalej, ale jeśli córka mówi, że jest samotna, mama mówi, że mama nie widzi, żeby ona była samotna. No przecież to jest coś, co określa dziecko, więc już tutaj widzimy, jaką kontrolującą rolę i w ogóle jaką postawę tak naprawdę do tego dziecka niechcący, rozżalona mama, która wpadła w cykl negatywnego myślenia, tutaj podejmuje. Nie ma psa. No rozumiem, że chce mieć psa i rozumiem, że mówi mamie o tym, żeby kupić psa. Gdyby to o mnie chodziło, nie wiem, ale prawdopodobnie kupiłabym jej tego psa. Dlaczego miałaby nie mieć psa? Dorosła dziewczyna. Jeśli nic nie stoi wielkiego na przeszkodzie, w rodzaju uczuleń i tak dalej, to może to w jakiś sposób rozwiązałoby sprawę. Idzie za długo od przystanku. No może idzie za długo. Ale to są wszystko jej takie właśnie zdania, z którym się nie dyskutuje, które pozwala się jej po prostu wypowiedzieć. Mówi, że nie jest u nas tak wesoło. Może nie jest. Jeżeli są dwie osoby, to prawdopodobnie nie jest tak wesoło, jak wtedy, kiedy dom jest, nie wiem, w domu jest trójka czy czwórka rodzeństwa. Nie jest też tak niewesoło, czego ona nie wie, bo są różnego rodzaju, nie wiem, sprzeczki, jakieś problemy, no ale ona akurat w tym momencie nastawiona jest na to. Czyli słuchamy tego, co ona mówi. Cały ten wywód, że tata przyjeżdża, że ona chodzi na imprezy i tak dalej, nie ma tutaj znaczenia. Bo tak jak powiedziałam, mówię raz jeszcze, tu nie chodzi o nic obiektywnego. Tu chodzi o to, że ona właśnie wylewa żale. A mama po prostu słucha, przytula ją i to wszystko. A kiedyś przy okazji może jej powiedzieć jakieś rzeczy, jakieś informacje, na przykład takie, że no właśnie tutaj ojciec przychodzi, czy że często, czy na przykład to, że jak się ma różnego rodzaju trudy, to jednak w sumie sporo zależy od tego, co my z tym zrobimy, ale to przy okazji, nie w tym momencie, nie kazanie, tylko gdzieś tam wplecione w rozmowę. I ostatnia rzecz, mama mówi, że nie umiem jej pomóc w zobaczeniu świata inaczej. No sama, droga mamo, zobacz ten świat inaczej. Sama o tym mów, sama się uśmiechaj, sama bądź wesoła, to nawet we dwie będzie weselej. Odpuść sobie trochę kontroli i takiego właśnie zajmowania się tym dzieckiem z punktu widzenia pomagania jej i poprawiania jej. A poza tym mama pisze, jestem jako matka przygnieciona jej czarnym widzeniem naszego świata. No kochani, jeśli po 18 latach już córka mamy przygniata, no to co to będzie kiedyś w przyszłości? My jako rodzice nie możemy się dawać przygniatać sposobowi, w jaki nasze dzieci widzą świat. To znaczy, że córka ma silniejszą osobowość. To znaczy, że znowu mama, no przydałoby się, żeby popracowała nad swoją osobowością i żeby jej widzenie świata było na tyle, no nie jak mama tutaj napisała, czarne, żeby było na tyle kolorowe, na tyle białe, żeby ono zwyciężało w ich domu, żeby ono zwyciężało tutaj w tej sytuacji, w tym układzie. Także tak, proszę popatrzeć sobie na tę część listu. Ja jeszcze będę czytała kolejne części tego listu, żeby pokazać wam, kochani rodzice, no w jaki sposób można do tego podchodzić, jak to można zmieniać. Czyli jak widzicie, no nie dziecko jest tutaj w tym momencie wyzwaniem. Wyzwaniem jest nasz sposób myślenia o dziecku, nasz sposób traktowania. Co zrobiła mama? Mówiłam, że już zrobiła to sama. Mama po prostu zaczęła mówić pewnego rodzaju mantrę na temat swojej córki, mój skarbie, mój skarb, powtarzać coś takiego i w taki sposób na tę córkę patrzeć. I to jest właśnie to. Jeśli chcemy,
żeby było inaczej, myślmy inaczej o dzieciach. Niech to będzie mantra, mówmy o tym. Moja kochana córeczka, mój skarb, jakie ona ma dobre serce, jaką ona ma wrażliwość. Szukajmy różnego rodzaju dobrych rzeczy, myślmy w taki sposób, powtarzajmy tak jak mówię tę mantrę, mój skarb, mój cud, moja kochana córeczka, cokolwiek, powtarzajmy to i zobaczycie sami, kochani rodzice, jak zmieni się sytuacja. A nade wszystko szukajcie w dzieciach dobrych cech, szukajcie w nich dobrego. Patrzcie na nie przede wszystkim z tego punktu widzenia. I jak piszecie list, nawet do psychologa, to zaczynajcie raczej, mam wspaniałą córkę, a nie mam kłopot z córką. Dopiero potem możemy pisać o pewnych wyzwaniach, które pojawiają się w wychowywaniu. Zawsze są jakieś wyzwania, ale pewne z tych wyzwań są w ogóle nie nasze jako do naprawiania dla dzieci, tylko nasze jako do zmiany sposobu myślenia. Mam nadzieję, że podobać się wam będzie ten cykl i że będziecie chcieli, kochani rodzice, żebym częściej mówiła o tym, co piszą do mnie rodzice. Dajcie znać, czy rzeczywiście taka formuła ciekawiłaby was tutaj, no bo wtedy częściej będę o tych listach mówiła. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają ci w twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.